spotykamy się po konkursie. Tak, konkurs już minął. Co mogę o tym powiedzieć? Okazało się, że zainteresowanie konkursem było dosyć duże, dlatego że wiele osób obejrzało film, natomiast nie wiem, czy nieśmiałość jakaś, czy też brak może pomysłów na teraz, nie pozwoliła Wam napisać tych swoich przepisów, w których po prostu jednym ze składników miało być jajko. Ale cztery osoby napisały te przepisy. Jeden jest prosto, można powiedzieć, banalny. Oczywiście była to jajecznica, prosta sprawa. Miałem wybrać trzech zwycięzców, ale dlatego, że tylko czterech się zgłosiło, tylko czterech napisało przepisy swoje, więc rozdam cztery takie kubeczki. I tutaj uwaga, proszę tych, którzy napisali swoje przepisy, wiecie sami, kto to był, bo przecież to widać w komentarzach pod filmem, proszę Was o to, żebyście napisali do mnie na właśnie adres środagotuje@gmail.com swoje dane adresowe i ja te kubeczki Wam wyślę jeszcze w tym tygodniu, nawet jeżeli tylko te adresy będę miał natychmiast. Bardzo fajnie byłoby, gdyby dało się je wysłać paczkomatem. Bardzo by mi to ułatwiło sprawę, więc jeżeli mieszkacie w takim miejscu, gdzie paczkomat jest blisko, możecie mi dać taki cynk, gdzie on jest, i ja wyślę go paczkomatem, a jeżeli nie, to się gdzieś na mailu porozumiemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję Wam bardzo za to, że Wam się właśnie chciało i nie baliście się tego konkursu, przecież to była właśnie zabawa, to chodziło o to, żeby się odrobinę zabawić. Te przepisy mogły być przeróżne, mogły być z internetu, mogły być ściągnięte od kogoś, mogły być od babci, ciotki, kogo tam się chciało. Dzięki Wam za to, że wzięliście udział w tym konkursie. Następny konkurs zrobimy, jak będę miał 1000 subskrybentów. Myślę, że to już nie będzie tak wcale długo, dlatego że oni cały czas przybywają. I no to co? Kubeczki lądują do Was. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przecież obiecałem, że jeden z tych przepisów nagram. Bardzo przypadł mi do gustu, mimo że tam pewna dyskusja się wywiązała pod tym przepisem, ale przypadł mi do gustu przepis jajka w szynce w tych muffinkowych foremkach i ten przepis właśnie niedługo nagram. Ten przepis udostępniła pod konkursowym filmem Edyta Piecuch. Dzięki Ci bardzo, Edyta, do Ciebie też oczywiście kubeczek i ten film będzie nagrany. No to co, cześć, do następnego konkursu, pa!